wtedy? Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak, chyba tak. Rób co chcesz, ale więc ja będę lepszy. Parę chwil mogę być lepszy niż ty. Raczej nie. Raczej tak. Raczej nie. Raczej tak. Raczej nie. Raczej tak, raczej tak. Mogę na okrągło chlebem, że ci wodą. Ja się daję za to serem i sałatą. Nie wystarczy tylko ser. A taki bez ziół? Też. A to ci szczur? Zwolga nas, przyznaj mi, ja lepiej śpiewam. Wybacz, że ci mam głos wyższy niż ty. Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak. To ja trzy. A ja pięć. To ja sześć. Ohoho. Właśnie tak. Właśnie tak? Nawet sto. Widzę, że problem masz, bo ciągle krzyczysz. Jeśli chcę, mogę być cisza niż ty. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie. Ależ nie. Ależ tak. Mogę jednym duszkiem wypić szklankę wódki. A ja od szampana bardziej być pijana. Ja otworzę każdy sejm. Robiłeś to już? Tak. To ci zbój? Umiem dowolny dźwięk długo utrzymać. Mogę utrzymać go dłużej niż ty. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie. Ależ tak. Ależ tak. Wcale nie. Właśnie tak, z tym tak też. Ja lepszą dykcję mam i mówię szybciej. Jeśli chcę, mogę być szybsza niż ty. Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba nie. Nie, nie, nie. Mogę płot przeskoczyć. Mogę nosić korset. Umiem biegać sweter. Nie, to wyjdzie lepiej. Umiem w piekarni kupiec. A zrobisz też keks? Nie. Ja też chyba nie. Wszyscy wciąż mówią mi, że jestem słodki. Jeśli chcę, mogę być słodsza niż ty. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie. Ależ tak. Ależ nie, nie, nie. Ależ tak. Serdecznie na pierwszym integracyjnym konkursie piosenki Tomaszowskie Lato 2018. Organizatorem imprezy jest Powiatowe Centrum Animacji Społecznej imieniem pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Współorganizatorem i gospodarzem tego terenu jest Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, kierowanym przez panią dyrektor Martę Niemczyk, którą serdecznie witam i której z całego serca dziękuję za udostępnienie nam na dzisiejszą imprezę tego miejsca. Celem, przepraszam, panią Martę Goździk. Celem imprezy jest integracja środowisk śpiewających dzieci i młodzieży o różnych sprawnościach. Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania wokalistyki. Dzień dobry Państwu. W imieniu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego bardzo serdecznie Państwa jeszcze raz witam. Dziękuję Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej i Ośrodkowi Rehabilitacji za to, że podjęły się inicjatywy takiej po raz pierwszy zorganizowania Tomaszowskiego Lata. To, że lato już mamy i że ono od kilku ładnych tygodni gości w Polsce, to chyba wszyscy doświadczamy. Mam nadzieję, że ta impreza będzie taką cykliczną imprezą, która będzie gromadzić
wszystkie talenty powiatu tomaszowskiego, a myślę, że nie tylko powiatu tomaszowskiego. Konkurs uważamy za otwarty. Wszystkiego najlepszego. Życzę sukcesu młodym wykonawcom. Szanowni Państwo, dodam tylko, że dzisiejsza impreza odbywa się pod honorowym patronatem Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego oraz pana Mirosława Kuklińskiego, starosty tomaszowskiego. Dzisiejszą imprezę poprowadzi dla Państwa Magda Gontarek. Witam Państwa serdecznie. Zapowiada nam się bardzo przyjemny dzień, piękna pogoda. Rozpocznijmy konkurs. Każdy chciałby przecież zaczarować, co się da na calutkim świecie. Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem, że mój dom prawdziwy jest, inne były snem. Teraz wiem, że mój dom da magiczne miejsce. W każdym kącie tu i tam bije jego serce. Tutaj je, tutaj śpię, tutaj skarby swoje. Będziemy znów jeść loty. Tato,
Państwu, kto dzisiaj ocenia naszych wokalistów. Przewodniczącą jury jest pani magister Iwona Kamińska, nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w klasie fortepianu. Witamy serdecznie. W skład jury wchodzą również pan Kamil Wrona, kierownik Filip Kacz, Miejskiego Centrum Kultury oraz kierownik i dyrygent Orkiestry Dętej TM Brass. Witamy serdecznie. Pani Anna Moraczewska, przyjaciel konkursu Tomaszowskie Lato 2018 i fundatorka nagrody specjalnej. Witamy serdecznie. Thank you.
Mać Bosko, słyszę zawsze a. Piękne to, gdy dziewczęstwo robi na twój widok. O, koszulowe ciuchy, to jest właśnie to, co na siebie włożyć mam. W ogóle matko książka, niech mi wyczaruje strój jakaś dobra wróżka. Bo rodzice, co tu kryć, są za modą w tyle. Jak coś kupią, no to wstyd, że nada i tyle. Odkąd pamięta, zawsze stała na toaletce obok lustra. W białych baletkach wychylona, w powietrzu uniesiona nóżka. Nudziła się w szczupi belotu, kurz wyłapując suknię złotą. I tylko z dołu perski dywan czasem jej puszczał perskie oko. Laleczka z saskiej porcelany, twarz miała bladą jak pergamin. Nie miała taty ani mamy i nie tęskniła ani, ani. Świat jest najpiękniejszy, oj uwierzcie mi, kiedy babcia Zosia puka do mych drzwi. Ma zawsze coś słodkiego, otwieram paczkę i... O mój biedny brzuch, będzie cierpiał znów. Już na stole słodka góra ślinka cieknie z ust czekolady. Ach, wielkie, że aż strach, drop z żelki i latyki grubek pod sam dach. Pewnie znowu mama będzie gniewać się, spojrzy bardzo groźnie i usłyszał, że gdy ktoś jest łakomczuchem, to jest naprawdę źle. O mój biedny brzuch, będzie cierpiał znów. Już na stole słodka góra ślinka cieknie z ust czekolady. A wielkie, że aż strach, drobcy żelki i landryki. Gdy przed tobą patrzy nowy dzień, pójdź przez okno złoty promień słońca, za to przegoń wszystkie myśli złe. Optymizmem zaraz czarne koty, a gołębią sypli śmiechu garść. Poczuj życia rytm, uwierz w dobry sny, pozytywnie żyj, do przodu żyj. Bo świat trzeba już kręcić, szanse puszczać drzwi na co dzień. Bo świat ma wspaniały smak, wypij go tak. Świat ma wspaniały, świat ma wspaniały, świat ma wspaniały smak. Szanowni Państwo, na wstępie chciałam wszystkich Państwa serdecznie popowitać u nas w ośrodku rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dziś w ośrodku wyjątkowo wspaniały, radosny, wręcz muzyczny dzień. Dziękuję przede wszystkim organizatorom za pomysł, pani dyrektor Elżbiecie Łojszczyk, a także panu Łukaszowi Borońskiemu, że właśnie w tym miejscu, można powiedzieć tak w cudzysłowie, na deskach tego naszego amfiteatru, wyjątkowego amfiteatru, powstał pomysł zorganizowania inauguracyjnego pierwszego tak zwanego tomaszowskiego lata 2018. Myślę, że w pięknej scenerii z występami dzieci miejsce jest idealne. Pogoda, jak widać, dopisuje, uśmiechy widać na twarzy, czyli generalnie się wszystko podoba. Mam nadzieję, że kolejne edycje również już na stałe wpiszą
się w organizację właśnie tutaj u nas w ośrodku takiego wydarzenia. Wszystkim uczestnikom już gratuluję występów. Zresztą jak słychać, że są świetnie przygotowani, jest kolorowo i moje serce, no nie ukrywam, że po prostu dzisiaj wyjątkowo jest radosne, uśmiechnięte i wszystkim tutaj za obecność bardzo dziękuję i życzę wspaniałych dalej występów i wszystkiego dobrego.
jeśli chcesz wypocząć gdzieś w górach czy na dworze, umówić się ze słońcem na kilkanaście dni. Staraj się o wczasy, a potem wejdź na dworzec i kiedy pociąg ruszy, zaśpiewaj razem z nim. Na wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry miasta, rzeki szybko suną oczami. Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil, ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym za pan brak, czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat. A zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na wczasy wiezie nas wesoły pociąg. Wrócisz opalony i pełen się do pracy. W pociągu rozśpiewanym spotkamy się za rok. Czasy nam pomogą ojczysty kraj zobaczyć, co zmienia się z dnia na dzień i cieszy, cieszy wzrok. Ty widzę, że ktoś nie jest wybitny tak jak ja. Swoją drogą czystnie wybitny ktoś jak ja. Serduszko mi zaczyna szybciej bić. Wtedy zaraz chcę naprawić to i w swoje ręce sprawy wziąć. I wiem, już wiem, mój talent przyda się. Choć możesz trudnym materiałem być, to wkrótce nie dokuczy ci już nikt. Słuchając mnie, przekonasz się, że możesz gwiazdą być, jak ja. Możesz gwiazdą być, nauczy cię, jak masz żyć, pewna siebie być, jak słowakiem zacząć wiek. Pokażę ci młody świat, jak się czesać masz. Wszystko to znaczy, nie mogę móc gwiazdą być. Pomogę ci gwiazdą być, pokażę, z kim trzymać masz, a kto nie jest wart, by na niego tracić czas. A więc chodź, bo droga daleka dość cieka. Popularna i sprawi, że się staniesz czymś kimś. Nie chciałam zmieniać życie, które już znam. Żyłam obok siebie przez tyle lat. Czy pamiętasz taką chwilę, gdy uznałeś, że już dość i że zakpił z ciebie nos? Postawiłeś mnie pod życia mego ścian. Wciąż pamiętam ten przenikliwy wzrok. Zamieniłeś obojętność w wiarę, że tak nie musi być, że być może będziesz ty. Skąpiłem swoje myśli.
myśli zgubiłem swój cel. Zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Zgubiłem swoje myśli, zgubiłem swój cel. Zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Byle nie zgubić sił. Zabłąkaną duszę, czy słyszał jak ucieka ulicami miast? To moja od dawna zagubiona. Nie mogę znaleźć mego ukochanego cienia. Schował się pod ziemię, chyba lepiej mu tam. Ma status zagubiony. Zgubiłem swoje myśli, zgubiłem swój cel. Zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Zgubiłem swoje myśli, zgubiłem swój cel. Zgubiłem proste słowa, zgubiłem miłość też. Zgubiłem gwiazdy na niebie, gdy serce w potrzebie. Dla miłości najlepszy to czas. Niosła tyle radości, co smutku i wszystkiego mi było w sam raz. Tyle, ile potrzeba słodyczy, przy czym wcale nie było jej brak. Krzty goryczy, co jakby nie liczyć, nadawała wytworny jej smak. Taka miłość w sam raz idealna. Była taka dokładnie jak trzeba. Miała zalet tak wiele jak wad. Tyle piękna nie było co nieba. Taka miłość w sam raz akurat. Chyba zgodzisz się ze mną, kochany. To rzecz pewna jak dwa razy dwa. Nasza miłość jest raczej udana. Zażywajmy więc póki się da. Trochę chmur, trochę słońca. Coś z początku, coś z końca. Prawie szuć odmięty, część dróg prostych, część kretych. Ciut poezji, ciut prozy. Trochę plek, trochę ziada. Taka miłość. Jeszcze się rozbawi, ma. Wracz, mamasza, przepraszam. Za niezliczonych, odtrąconych śniadań moc. Za przepłakany ranek, za zmarnowaną noc. Przepraszam. Wybacz, mamasza. Ja się zmień, świat się zmieni. Śpiewamy z całych sił, tak jak kiedyś ty śpiewałaś z tatą. Dopóki tata z nami był, on też przepraszał. Wybacz, mamasza, za niezliczonych, odtrąconych śniadań moc. Za przepłakany ranek, za zmarnowaną noc. Przepraszam. Thank you.
oczu blask. I tak nam było dobrze, kochane. Wśród złotych liści wiatru i gwiazd. Ty wiatr kasztany otrząsał gradę. Szybnąłeś nagle, zniżając głos. Odjeżdżam dzisiaj, lecz tam, gdzie jadę, zabiorę ze sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawnie kasztany. Tańczą i dźwięk.
oczach ciągle błysk. W oczach mamy błysk, błysk, o, o. Drogowskazy pokierują nas, polecimy prosto w serca gwiazd. Ty i ja na jednej z wielu gwiazd. Na mapie naszych ciał stawiam nowy znak. Chodź na pamięć, chcę cię znać. Na mapie naszych ciał stawiam nowy znak. Chodź na pamięć, chcę cię znać. W oczach mamy błysk, pod powieką iskry. Wystaw świat za drzwi, powiedz im. Ja uwielbiam ją. Pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło. Bo ja pragnę jej, bo pragnę jej, bo. Pod oknem twoim zaczarowany kamienny z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Małym balkon nasturcja porasta i trzepocze na wietrze firanka. Świecą zmierzchem w ciemnej ścianie miasta naszych matek maleńkie mieszkanka. Matka dzień o świtaniu zaczyna, szarym wróblom okruchy wymiata. Czasem świeczkę zapali za syna, co by frunął daleko do świata. Matki domu zeschły wrzos i mięta, listy, które oszczędziła wojna. W matki domu
codzienność odświętna, matki domu powszedniość, powszedniość dostojna. Madonno, Polska Madonno, Panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonno, Polska Madonno, życie nie przeraża pająk albo mysz. Damy ci kwiatek na święto, powiedz, czapkę na bakier i pos obie. Damy ci wódki i bilet do kina, pracę i smutki dwoje na szynach. Damy przy rzeczy starych tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Zostałam sama, więc piszę długie listy. Pieniędzy nie mam, zbyt mało jeszcze wiem. Poznaję dużo słów, rozumiem prawie wszystko. A świat wygląda, jakby był za szkłem. Przetrze się ta mgła, że będę mogła znów naprawdę czegoś dotknąć i cud się stanie, zniknie ta nasz kład. Co dzień ta sama zabawa się zaczyna. Życia smak. Nie wie nikt, co się
nie twierdzę też, że to na nic, tylko życie tak trudne jest. Potrzeba siły, by sobie z nim radzić. Serdecznie na pierwszym integracyjnym konkursie piosenki Tomaszowskie Lato 2018. W tym momencie jesteśmy już po przesłuchaniach konkursowych. W naszym konkursie wzięło udział 96 podmiotów wykonawczych z różnych miejscowości, i z Rawy Mazowieckiej, z Poddębic, również z Tomaszowa Mazowieckiego, zarówno z Miejskiego Centrum Kultury, dwóch ośrodków, czyli z Tkacza i z Dzielnicowego Ośrodka Kultury, oraz wielu, wielu innych miejscowości. Nasze ogłoszenia na temat konkursu poszły do województw mazowieckiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Myślę, że jeżeli będzie miało bardzo trudny temat do podjęcia decyzji, tak, o przyznaniu pierwszych, drugich, trzecich nagród oraz wyróżnień. Zaplanowane mamy również dwie nagrody Grand Prix oraz nagrodę specjalną od jednego ze sponsorów oraz nagrodę dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Celem naszej imprezy była integracja przede wszystkim środowisk śpiewających dzieci i wymiana doświadczeń między ośrodkami, które propagują edukację muzyczną w różnych częściach i województwa łódzkiego, i w okolicy. Organizatorem oczywiście jest Powiatowe Centrum Animacji Społecznej imieniem pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Współorganizatorem Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, kierowany przez panią dyrektor Martę Goździk. Patronat honorowy nad naszą imprezą objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz starosta tomaszowski Mirosław Kukliński. Uczestników ocenia komisja w składzie Anna Moraczewska, Kamil Wrona oraz pani Iwona Kamińska, przewodnicząca. Nagrody ufundowali sponsorzy w dużej mierze, i nagrody rzeczowe, i nagrody finansowe, bo takie też będą, ponieważ jest to konkurs dla osób sprawnych i niepełnosprawnych. W kategorii osób pełnosprawnych mamy 4 kategorie, natomiast w kategorii uczestników niepełnosprawnych są 3 kategorie. Bardzo się cieszę, że dopisała nam pogoda. Frekwencja, impreza jest super. Mamy wiele imprez towarzyszących, to znaczy Piwnica Kreatywności zapewniła nam tutaj animację dla dzieci. Pan Krzysztof Krężelewski z Ledbala zapewnił dmuchańce. Sponsorzy zapewnili kiełbaski, lody i smakołyki pozostałe. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, instruktorom, opiekunom za to, że dzisiaj byli z nami, że wzięli udział w konkursie. No i mam nadzieję, że Tomaszowskie Lato będzie cykliczną imprezą. Prawdopodobnie będzie się odbywało zawsze tutaj i zawsze w czerwcu. Zapraszamy pani Iwona Kamińska, przewodnicząca jury. Brawo! I hej! Super. Pani Anna Moraczewska, przyjaciel naszego konkursu. Hej! Sponsor nagrody specjalnej. Najlepszy trębacz w Układzie Warszawskim, kierownik trębra z Kamil Wroda!
i dyrektor ośrodka rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, na którym się znajdujemy. Prawda, że piękny obiekt? Jest głośny hej na pani Marty Goździk. I jeszcze większe brawa i głośny hej na pani dyrektor, pani Elżbiety Łojszczyk, Kuratorowego Centrum Animacji Społecznej. No co? Świat! Hej! Hej!
Kośki. Hej! Alicja Kośka. Hej! I Maja Stępień. Alicja Kośka i Maja Stępień. Idzie, idzie! Która Maja? Która? Nie uchodź, powtórzyła. A ty jesteś starsza czy młodsza? Alicji Kośki nie ma i Marii Wójcik też nie ma. Zapraszam Małgorzatę Wierzbowską. Cały czas są wyróżnione osoby. Małgorzata Wierzbowska. Małgorzata Wierzbowska. Zapraszam. Milena Markowska i Ada Lewandowska. A gdzie hej? Lena, nie wolno, że pani nie wyszła. Słuchajcie, prosimy o wielkie hej dla wszystkich wyróżnionych. Hej! Jeszcze będzie zdjęcie. Wszystkich was tutaj prosimy. Tymi co. Sekundeczkę, pani dyrektor, poczekamy, bo podziękujemy wyróżnionym. To już jest, jest. Słuchajcie, spójrzmy tam w obiektyw pana paparazzi. Lena, nie wolno. No jeszcze raz gromkie hej! Dziękuję pięknie wszystkim wyróżnionym. Jeszcze. Dziękuję najdrożnionym. Możecie na chwileczkę. Trzecie miejsce zaraz. Przechodzimy do trzecich miejsc, w których nagroda pieniężna wynosi 50 zł. Wartość toreb jeszcze więcej. Poproszę jeszcze panią naczelnik Wydziału Oświaty tutaj ze Starostwa Powiatowego do pomocy przy rozdawaniu trzecich nagród. Trzecie miejsca teraz. Wszystkie kategorie po kolei. Julia Zaczyńska. Hej! Marta Łyda. Marta Tomczak. Aleksandra Tomczak. Marta Pękala. Dominika Kwiatkowska. Iga Żmudzińska. Hej! Thank you.
pani Julia Zaczyńska. Tutaj zapraszamy. Po kominki tutaj. Stańcie blisko siebie, no wprost do widowni, tak żeby każdy zobaczył wasze upominki i nagrody, a wy, żebyście słyszeli... Marta Tomczak, mamy tutaj wśród nas? Wszystkich, którzy zdobyli trzecie miejsce, gromkie hej! Dziękujemy wszystkim zwycięzcom trzecich miejsc. Trzecia nagroda. Przechodzimy do drugich miejsc. Do wręczania nagrody, nagród za miejsca drugie. Poprosimy sponsora, jednego ze sponsorów naszych nagród, pana Bogusława Żyłkę, firma Vejlo. Hej! Zapraszam Kamilę Kamocką. Kamila pojechała na paznokcie. Dobrze. Agnieszka Olczyk,
Natalia Medyńska. Hej! I Wiktoria Grzanka. Lucja Zając. Mateusz Rzepecki. Brawo, brawo! Nieustające brawa. Kropki, jak najmniej pokażę nazwisku. Dziękuję wam pięknie. Jeszcze gromkie hej! Cieszy nas bardzo, widok, że nie możecie unieść swoich nagród. Chciałam zapytać, czy dotarła do nas pani Barbara Robak, członek zarządu powiatu tomaszowskiego. Proszę się nie martwić, wszystkie wyniki są umieszczone w protokołach, które będą zamieszczone na stronie internetowej naszej instytucji, czyli pcastm.pl oraz na Facebooku. Teraz czytamy laureatów pierwszej nagrody, pierwszego miejsca. Czek na 150 zł oraz nagrody rzeczowe jeszcze podobnej wartości. Maja Korzeniowska. Hej! Stowarzyszenia Czuję Sercem. Członków zespołu Stowarzyszenia Czuję Sercem. Aleksandra Nowak. Antonina Zając. Jakub Jędrasik. Alicja Witko. Alicja Psut. Wiktoria Jankowska. Alicję Witko. Jest Kuba. Jest Kuba z nami.
Korzeniowska. Jeszcze chwileczka dla tego fotografa, który już biegnie. Uśmiechy! No to się już chyba przyjmie na lata. Głośny hej! Proszę jeszcze nagrodzonych, żeby nie schodzili ze sceny, bo mamy jeszcze coś specjalnego dla Państwa. Symboliczne statuetki za zajęcie pierwszego miejsca w pierwszym integracyjnym konkursie Tomaszowskie Lato 2018. Dziękuję pięknie zdobywcom pierwszych nagród za udział i za piękne wykonania. Mam nadzieję, że nagrody się podobają. Będą podobały. Dziękujemy ślicznie również wielkim hej panu Bogusławowi Żyłce, firma Vejlo. Mamy jeszcze dwie nagrody Grand Prix. I trzy nagrody specjalne. Nagroda Grand Prix w wysokości 250 zł, czek plus oczywiście nagrody rzeczowe. Zapraszam Julię Stępień. Pierwszy Grand Prix, Julia Stępień. I Natalię Osińską. Natalia Osińska, Grand Prix. Nagroda specjalna oraz Marię Przybylską, również nagroda specjalna. Nagrodę specjalną ufundowała pani Anna Moraczewska dla pani Ani. Gromkie hej! I dla Mateusza również hej! Społecznej zapraszam Weronikę Wasiak z Pasaży Pamięci. Do tej nagrody specjalnej
pani dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, jest również dołączona nagroda, również specjalna od firmy Forever Living Products. Pani Berenika Zbiciak. Zadowoleni? Podobało się? Słuchajcie, nie mieszkamy, a wręcz należy. Zostańcie jeszcze chwileczkę z nami, bo wasze hej będzie bardzo potrzebne i bardzo donośne, żeby podziękować naszym jurorom, którzy was ocenili. Wiemy, że było im ciężko, ale myślimy, że było to sprawiedliwa ocena. Bardzo dziękujemy za pracę w jury w tak gorącym dniu, jak nie dość, że pogoda, to jeszcze pierwszy integracyjny konkurs piosenki Tomaszowskie Lato dla pani Iwony Kamińskiej. Bardzo dziękujemy pani. Hej! Dla pani Anny Moraczewskiej serdeczne hej! podziękowania. Kamila Wrony, bardzo dziękujemy. Hej! Polecamy się na przyszłość. Podziękowania dla pana Bogusława Żyłki, firma Weilo. Hej! Podziękowania dla pani Barbary Robak, która swoją opieką objęła dzisiejszy pierwszy integracyjny konkurs piosenki. Hej! Szanowni Państwo, ja co prawda przyszłam tutaj na koniec, ale chciałabym bardzo serdecznie podziękować za inicjatywę panu Łukaszowi, z tego co wiem, hej! Hej! No i całemu centrum, Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej. Bardzo serdecznie dziękuję komisji, bo dzięki waszej pracy no, udało się przebrnąć przez te eliminacje i wyłonić nasze największe talenty. No i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w taki cykl imprez kulturalnych, które powiatu tomaszowskiego, i będziemy tutaj zawsze gościnnie przyjmowani przez ośrodek. Wszystkiego najlepszego. Życzę państwu miłej pogody i miłego wypoczynku. Dziękuję.